Technologia coraz bardziej zastępuje człowieka. Sztuczna inteligencja odbierze nam pracę. Komputery kwantowe mogą tak naprawdę wpłynąć na ograniczenie bankowości internetowej znanej nam do tej pory. Czy to już czas, żeby wieszczyć koniec świata, jaki jest nam do tej pory znany? Jaki znamy, pewnie tak, ale czy koniec świata to chyba raczej nie. No, to jest tak, że będziemy się rozwijali. To jest naturalny rozwój technologii, ludzkości, naszej cywilizacji. Zmiany komputery kwantowe, no to pewnie jakie zagrożenia dla zabezpieczeń komputerowych, to jest cały cyber security. Sztuczna inteligencja, pewnie część ludzi straci pracę, no bo nie będzie mogła się po prostu przekwalifikować zbyt szybko. Część po prostu będzie mogła wejść w nowe trendy i odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Czy to jest zagrożenie? Dla niektórych tak. Ja bym traktował to bardziej jako potencjalny rozwój, szansę na takiego wykonania kroku do przodu. Na ostatnich targach w Barcelonie większość producentów zaproponowało i zaprezentowało rozwiązania nowe w zakresie internetu rzeczy. Gdzie tak naprawdę nasze rodzime polskie firmy są w tym peletonie? Trudne pytanie. Nikogo nie chcę obrazić, ale powiem tak, że patrząc na świat, bliższy, dalszy świat, czy Europę i ten dalszy świat jako Stany, chociażby Japonię, powiedziałbym tak, że to nawet nie chodzi o samą technologię, to co te firmy oferują, tylko bardziej podejście do klienta. To już skończyły się trochę takie czasy, kiedy mieliśmy super rozwiązanie, technologię, software, jak to by to nazywać, aplikację, szło się do tego prezesa, członka zarządu, klientem, mówiło się, hej, mamy taki software, może byś kupił. Teraz jest zupełnie inaczej. To polega na tym, że musimy temu klientowi pomóc de facto odnaleźć często jego problem biznesowy, z nim go wspólnie zdefiniować, a potem ten problem rozwiązać za pomocą technologii, tak na koniec dnia. Czy to jest zamknięte rozwiązanie, uszyte do końca, czy jest to na razie w formie jakiegoś proof of concept, to jeszcze jest kompletnie wtórne. Najważniejsze jest zrozumienie problemu biznesowego i zastosowanie pewnego rozwiązania na ten problem biznesowy. Wracając do Pani pytania, technologia jest, ludzie są. Polska słynie z tego, że ma super programistów, ludzi od technologii. Te wszystkie Internet of Things rzeczy, one są de facto proste i tanie. Tylko na koniec dnia brakuje tego podejścia do klienta, jak ten problem chcemy zdefiniować wspólnie z nim i jak go chcemy rozwiązać. Rozwój technologii oznacza niestety dla wielu utratę pracy. Czy to może oznaczać kolejny ruch ludystów w tym momencie skierowany przeciwko komputerom i w tym momencie jakie rozwiązania stoją, a w zasadzie wyzwania przed polityką społeczną? Według mnie wiele zawodów spotka się z pewnym problemem. Tak? Problemem rozumianym, chociażby zdefiniowanym tak, że maszyny są w stanie robić coś szybciej, efektywniej, bez błędów. 24 godziny na dobę. W jednym z dużych firm technologicznych mówi się, że ludzie nie są skalowani tak jak chatboty po prostu, albo jak generalnie boty komputerowe, tak? I oczywiste jest tak, że jest to problem społeczny, bo nie wierzę, że nagle wszyscy kierowcy ciężarówek będą w stanie, oczywiście teraz przesadzam bardzo mocno, będą w stanie przebranżowić się, zostać programistami w Pythonie, tak? To się po prostu nie da, tak? I oczywiście będą ludzie po drodze, którzy stracą pracę, którzy będą mieli problem mniejszy, większy, no ale tak jak powiedziałem, rozwój cywilizacji wymaga tego, że te zmiany następują. Ludzie będzie problem, mam nadzieję nie dla wszystkich, natomiast chociażby teraz wprowadzane są, czy mam dużą nadzieję z tym, że nowe pomysły na ekonomię dzielono i chociażby podstawowy dochód gwarantowany, no one pozwolą tą dziurę, ten problem zasypać przez jakiś czas. Wszystkie programy pomostowe, wszystkie programy branżowe pozwalające tym ludziom jednak się przebranżowić, zmienić coś nowego, prowadzić coś nowego w życiu, one pomogą tym ludziom odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Niestety, znowu podam teraz liczbę, niestety szacujemy, że do 2025 roku 800 milionów ludzi na całej kuli ziemskiej będzie dotkniętych problemem zmiany pracy, potrzeby zmiany pracy, przebranżowienia się z tego powodu, że wchodzą nowe technologie. Czy sztuczna inteligencja, czy blockchain, czy Internet of Things, czy cokolwiek innego, tak? Co spowoduje automatyzację pewnych zadań po prostu. Duża część z nich się odnajdzie, jakaś część nie. Dobrze. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.